Witam, Rzymaczki, z tej strony Dragon, w kolejnym odcinku z Hardzą na lokalizacji Kaiser Redux jako protektorat Ammanu. W ostatnim odcinku rozpoczęliśmy tutaj wojnę, ale jak sami widzicie, trochę nas popchnęli, więc wykorzystajmy nasze last standy na ten moment. No i naszym obecnie to, co będziemy chcieli zrobić, to tak, dokończyć tą budowę. Potrzebujemy tutaj zapasów, bo my kompletnie ich nie mamy, nie wiem dlaczego. Oraz, tak, oni przejęli ten punkt. Ha. Oraz jeszcze coś porobić z tym. Możemy dalej z last standa. Okej, okay. Gość już może dostać tego, że nie mam punktów, bo wydałem na last standa. Okej, okay, daj tutaj. Tego też możemy, na szczęście, jeżeli nie są złapani, to nie ma problemu. Musimy obronić tą prowincję. O Jezu, a to jest ich? A, to jest nasze, okej. Okay. Nice. Jakby jeszcze się zdesantowali na stolicę i trochę się tym zajęli, to byłoby fajnie. No. A i potrafi po prostu w pewnym momencie uciec. Tak. Przynajmniej jeżeli przytrzymują ich, to nie masz aż tak źle. Ale naprawdę potrafią uciec w pewnym momencie. Okej, okay, kolejne. Potrzebujemy tych. Potrzebujemy tego. Dobra, pytanie, ile mamy karabinów? Mamy już ich sporo, więc jeżeli ktoś nie walczy, a jest milicją, to byśmy ich zmienili, ale wszyscy walczą. Więc już was zmienimy. Jak to wygląda z karabinami? No, mamy 500 braków, ale chyba tam dalej jeszcze karabiny są, więc nie ma problemu. Tutaj żadnej gospodarki nie ma. O, mieliśmy... Mamy Marines, dobra, mamy Marines. Więc spróbujmy dalej porobić i spróbujmy może zrezbić Marinesów. Więc może tak zróbmy. Dawajcie jak najszybciej. Potrzebujemy ich. Tylko, że oni nie będą dostawali tych punktów morskiego. By się przydało wystawić jakąś flotę, którąśmy mieli. Nie, nie mamy. Okej, okay, wojna domowa. Okej, okay, trochę to może nas szyki zdjąć. Okej, okay, i kolejny raz. No, ta prowincja jest dosyć ważna, bo tutaj broni naszą, gdzie budujemy punkt zaopatrzenia, więc musimy ją przytrzymać, bo później oczywiście będą tutaj atakować, więc nic za bardzo nie zrobimy. Tutaj jest rzeka, czy coś takiego? Przepraszam za dźwięki z dworu, ale teraz jest tak gorąco, że bez otwartego okna nic nie nagram. Okej. Okay. Odcinają nas od tyłu. Okej. Okay. O Jezu, i oczywiście pies będzie teraz czekać tak długo, aż wreszcie się zmęczy. Okej, okay, przestali atakować. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony mamy tutaj tych Marines, więc oni powinni być nieco lepsi w tej prowincji. A tutaj, jeżeli chodzi o ekwipunek, no to trochę tego jest. Dobra, na razie chcę tylko ich wystawić. Więc niech oni tylko się wystawią. A później się pomyśli o tym. Później po prostu się da, żeby cały nowy ekwipunek szedł do nich. Okej. Na razie to robię dlatego, że na samym końcu jest trochę taki... ten cały... O! Oto, więc to mogłoby się nam przydać nieco. Ale widzę, że tutaj już się znowu dzieje źle. Na razie tylko oni atakują, co zapewne powoduje, że mają duże straty. Tak, my 7000, więc jeszcze aż tak źle nie jest. Teraz mogliśmy wystawić dosyć dużo dywizji, więc nie jest aż tak źle. Okej. Gospodarka. Ok,
Okej, kolejna dywizja. Się przydało, żeby ktoś może wysłał nam wsparcie sprzętowe, ale chyba nie chcą tego robić. Nie powiem, chyba uznają, że to nie jest dobry powód. Czekajcie, czy my tylko... Nie, tutaj są ci. Ale no, pojawiają się ci, ale za chwilę znikają. No, nie jest to najlepiej zrobione na świecie. Dajcie nam to, to może trochę pomóc. Ale jak to wygląda z budową? No tylko dwie fabryki już. Teraz jest napisane, że... O, trochę zajmie. Zgaduję, że już nie mamy boosta. Nie, nie, już nie mamy. Słabo. I będziemy musieli teraz ogólnie poczekać. No to kilka miesięcy, ale fajnie było, gdybyśmy mieli już zaopatrzenie. Tego jeszcze nam nie jest potrzebne, to też nie jest potrzebne. Dobra, w takim razie broń. A zapomniałem pomiędzy odcinkami tutaj ustawić sobie Mio. Jestem zbyt zajęty teraz. No, oni się tutaj ciągle desantują, ale ciągle umierają. Bo oni... To jest najlepsze. Oni bronią tego wybrzeża, ale tej prowincji nie. Całe wybrzeże nie jest chronione. Oprócz tej jednej prowincji. Okej, weźmy w takim razie tego gościa, którego chciałem. Tego. Bo by się przydał nam. No. Na nasze nieszczęście tak naprawdę... nie mamy aż tak dużo tych drzewek, znaczy drzewek, rzeczy, które moglibyśmy zrobić sobie w czasie wojny. No ale jakoś to zrobimy. Okej, co tam się... O nie, wyparli nas. A. I teraz będziemy się bronić tutaj. Okej, jak to mamy, to ja zawsze idę w to. Powinien on nieco nam polepszyć armię. No i zanim się teraz to potworzy, to minie tak długo czasu. Okej, i nawet facet dostał już adaptable w międzyczasie po prostu. Bo tak nas atakowali. O, chyba jak dostałem tego... Okej, i dlaczego ja jestem w tej wojnie i co ja niby mam zrobić? Dobra. Nie wiem dlaczego, ale... To czekajcie. O! To takie mądre jest, okej. Dobra. Okej. Myślałem, że tutaj jest inaczej. Dobra, ten skrót klawiszowy w ogóle wyłącza to. Okej. Dobra, jak to wygląda z naszymi dywizjami? Okej, jest dobrze. Teraz tak ustawmy i tych marinesów damy sobie tutaj. No i powinienem do końca wojny mieć już ulepszenie do dżungli. Więc widzę, że raczej nam się powinno udać. Oczywiście, jeżeli zaczną teraz wypychać, to nie sądzę, że byłoby aż tak źle, tylko że przydałoby się, żeby jednak ta prowincja trochę miała tego zaopatrzenia. Więc tutaj się brońcie. Mogę już? Nie, już przez to, że mamy trochę więcej dywizji, to więcej to kosztuje. Okej. No najbardziej te prowincje mają. A teraz już nie mamy tego? A nie, mamy, tylko że... inne. Okej. Co tutaj nam daje? No trochę nam daje. Wiecie, no oni też mają trochę tego. Mają monthly population zrobione. Division Lemmy to aż tak bardzo nie, ale tutaj obrona. Tak, obrona jest najgorsza. Na 40, żeby przepchnąć ich, to naprawdę się musimy postarać. Dobra. Na szczęście wbudowaliśmy trochę tych punktów zaopatrzenia w tych miejscach. Więc nie jest aż tak źle. Niedługo będziemy mieć ten punkt. Jak tylko nam zrobi. Już tak strasznie do tyłu poszedł czas realizacji.
My do tego gościa. Mam Logistic Wizard. What? Tak bardzo się biliśmy, że już facet ma Logistic Wizard. Dostaliśmy dwóch gości, którzy mają najlepsze rozwiązania. Okej, okay, mamy tutaj Marinesów, ale niepotrzebne. Mamy taki Tower, Airborne. Powiem szczerze, tutaj już nic nie ma. Więc myślę, że pójdę w to, bo potrzebuję trochę punkcików. Więc zrobię to samo co ostatnio. Okej. Okay. I chyba to było wszystko, co chciałem. Tutaj jeszcze są fabryki, więc tego wezmę. I w takim razie tak. Tutaj sobie dodamy, a tutaj niech oni dostaną już ten bonusik. Okej, wygląda na to, że już nasi przeciwnicy, po pierwsze im ekwipunek strasznie schodzi. My też nie mamy zbyt dobrej produkcji. Mamy 3,5 karabinów do wyprodukowania. Ale jak zrobimy już sobie to, to sobie wezmę więcej stali. Przynajmniej jedną stalę zrobić sobie. A później jak już będę chciał odblokować drzewko, to odblokuję sobie gospodarczo, więc trochę to powinno nam też zbustować. Okej, okay, jak to wygląda? Na co chwila się to nam przesuwa. Konstrukcja, dostaliśmy. Dawajcie tutaj kolejną militarkę. Zasoby. Zasoby to zawsze jest wtedy szybciej, żeby dostać jakąś cywilniaczkę z handlu, ale ja tutaj na razie się tym nie zajmuję. A się desantują. Znowu. Jak sami widzicie, oni po pierwsze nie mają organizacji, a po drugie... też trochę słabo tam idzie. Dobra, już... już jesteśmy blisko wybudowania. Prawie w moje urodziny wybuduję. Prawie. Na pewno na święta. Okej. Coś tutaj mamy... Tutaj raczej nie... Powietrze zawsze możemy spróbować coś porobić, ale... Nie sądzę, żeby nam się to udawało. A tutaj jakieś naturalne? Nie, nie mamy, więc... Nie wiem, skąd to się nam wzięło. Okej, okay. Czy to broń? Tak, to jest broń. Okej. Okay. Już powoli zapamiętałem, jak to wszystko wygląda. Mamy nadal nieefektywną armię, ale jak się jej pozbyć? Czy to jest jakoś... Tutaj jest. Możemy w sumie zrobić o to i wtedy pozbyć się nieefektywnej armii. Co mogło być nawet dla nas dobre. Okej. Okay. Pytanie jest jak z tymi samolotami. Mamy model, mamy jakiś preset. Możemy sobie nawet produkować samoloty. Jakieś lotnisko, nawet jeżeli nie, no to zawsze można zdobyć. Okej, okay, i mamy już tutaj punkt zaopatrzenia, który jest słabo zaopatrzony. Więc dajcie nam jedną stal. I tyle. Okej, okay. Więc wygląda na to, że jesteśmy na dobrej pozycji. Karabiny nam już lepiej wchodzą, więc to też jest zawsze... Fajne, kiedy widzi, że jednak te karabiny trochę ci... Trochę jednak ich masz, niż nie masz. Okej. Okay. I powróciła nam ta fabryka. Okej. Okay. I tylko sobie zróbmy ten... Lotnisko nie mamy. Tylko gdzie ono jest? O, masz roz, jest na samej górze. Ale mamy kontrolę nad tym regionem. Ale oni się tutaj biją. Chociaż nie, to nie jest, to tak nie działa, dobra. Się bałem, że to trochę inaczej działa. No tak, mamy ten samolot, ale chciałbym je wystawić, kiedy już będę mógł, a nie teraz. Mamy to, ale... To kosztuje 50, więc trochę jeszcze poczekamy. No teraz atakują ten region. No, mamy problem z zaopatrzeniem, bo się tak trochę naszych dywizji tutaj pojawiło. Więc...
Może wy idziecie tutaj. No, żeby trochę mniej żreć zapasów. Ogólnie cały ten region ma słabe zaopatrzenie. Okej. Okazuje nam, że nawet możemy coś porobić. Co myślę, że za chwilę to możemy zacząć robić z tym. Ale najpierw tutaj sobie wezmę ostatni i spróbujemy może to sobie odbić. Wygląda na to, że jesteśmy już w stanie trochę zaatakować do przodu, więc wykorzystajmy tą sytuację. No jeszcze jak oni atakują tutaj, to trochę głupio, nie powiem. Okej, jak tutaj to wygląda? Mamy jedno z tej dywizji. Więc oni tak zaatakują. No chyba Marines już dają o sobie znać. Chyba dzięki tym Marinesom coś atakują. Jak to wygląda atak Marines? Marines? Nie. Marines nic nie dają. Po prostu nasza normalna armia ma takie już statystyki. Okej, coś tutaj jest. Nie wygląda na to, żebyśmy już mieli. Dobra, chyba pójdziemy do lotnictwa i coś porobimy z lotnictwem. Okej, mam jeszcze to lotnisko tutaj? Nie, jeszcze trochę minie. Możemy coś sobie zmienić, o właśnie z tym. By jeszcze War Economy możemy dać sobie, więc to jest akurat ciekawe. Okej, i spróbujmy Saigon zaatakować. Wygląda na to, że się nam uda. Tak, głównym chyba powodem jest to, że oni już zaopatrzenie takie głównego zaopatrzenia nie mają. A my też trochę sobie tutaj zdobyliśmy tych rzeczy. Okej, co tutaj możemy sobie zrobić, żeby było? Tutaj mamy cechy helikoptery. Ja wiem, że w tym modzie są helikoptery, dlatego je chcę. Okej, co tutaj możemy do tego gościa? A, Infantry Expert, zapomniałem. No już ma tyle i on wygląda, wow, już jest dosyć dobrym generałem. Okej, za chwilę Saigon zdobędziemy. Uuu, ale ich pchamy do przodu. O, jeszcze powietrze. Nice, nice, nice. I mamy trochę w zapasie. Nie sądziłem, że mamy. Więc sobie jeszcze to wystawimy. Podoba mi się samolot, który nic nie ma. Okej, usuńmy go w takim razie. Zapewne nie mamy ich jakichś tych całych, wiecie, jak one wyglądają w środku i przez co się skończyło na tym, że i tak nie mają zbytnio dla nas znaczenia. Okej, możemy te stare karabiny. W sumie już możemy to zacząć robić. Okej. Jakieś tam rzeczy na świecie się dzieją, ale my próbujemy ich wreszcie pokonać, ale co chwilę im wracają, mają strasznie dużo dywizji w tym mieście. Czy wy możecie przepchnąć tych i odzyskać nasz punkt zaopatrzenia? To by było znakomite. Dobra, chyba już powoli już przez organizację ich wypchniemy. Wracają dywizje ze słabą organizacją. A, tak. Dobra, dobra, niech tutaj tylko przejdą te dywizje. I my tutaj spróbujemy. Dobra, chyba się nam nie uda uratować tej dywizji, ale przynajmniej to możemy spróbować odzyskać. Okej. Punkt zaopatrzenia. Teraz jeszcze helikoptery weźmiemy sobie.
i spróbujmy to odbić. No, jest straszna różnica między moim pierwszym playthrough a tym, bo moim w pierwszym to ja do tej pory ja leżałem w kącie i płakałem dlatego, że ci Niemcy się wycofali. No, ale to jest, że tak powiem, to jest najłatwiejsze obecnie, dlatego że teraz będziemy mieć do przekroczenia rzekę. Tak, i to nie jest najłatwiejsza rzecz na świecie. Okej, okay. Na szczęście mamy jedną prowincję przekroczoną. Szybko, szybko, szybko. Zastopujmy tutaj tych. Wy możecie atakować. Jest! Udało nam się przejąć to, dobra. Jesteśmy w domu. Już jest po nich. Bo oni mają już... Oni mają na takim poziomie ten kapitulację, że się nie da zbytnio... zbytnio tutaj porobić rzeczy, jeżeli nie przejmie się ich dosłownie całego regionu. Więc tutaj mamy ten oczywiście ostatni punkt zwycięstwa i jak go zdobędziemy, to nie wiem, czy padną, czy jeszcze nie, bo mój, oni są strasznie wytrzymali. Okej, tutaj nie mam żadnej dywizji wolnej. W sumie wszystkie nasze dywizje atakują. Okej, spróbujmy o to. I spróbujmy wysłać o tutaj. Niech tutaj przytrzymają te dywizje. Teraz wygląda na to, że za chwilę zakończy się wojna. Jej, helikoptery! Jej! Mówiłem o tym. Najlepsza technologia na świecie. Okay, mamy coś tutaj do zrobienia. Możemy już zacząć robić pod nowoczesną armię. Okej, okay, i co tutaj mamy? Tutaj mamy jakieś... pomniejsze rzeczy. Dobra, już nie będę już dalej tutaj robić z tych rzeczy, bo to za chwilę się nam odblokujemy. Po prostu, ja po prostu już tutaj robię resztę. Okej, 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 okej. Czy tu są jakieś dywizje? Są jakieś dywizje, które się tutaj poruszają. Dobra. I wy tak pójdźcie. No jak zdobędziemy to miejsce, to powinno być koniec. O nie. Mówiłem, że to jest coś takiego, że kończy się na tym, że trzeba całe państwo im przejąć. Bo ile mają? Mają 99, ale muszą być mniej niż 0. Nie wiem jak to działa, ale tak jest. Ile my zrobiliśmy? 65%? No, widzicie jak dużo? No, poróbmy w takim razie tutaj tą decyzję. Teraz tylko ten stack usunąć. Okej, okay. I pierwsze helikoptery dostaliśmy, więc bardzo chętnie zacznę je produkować i wystawię je nawet. Mają tutaj lotnisko. Okej, okay. Ich jest, że tak powiem, trochę mało, ale oczywiście wiadomo, że musimy mieć helikoptery. A połączę może już do tych armii. Mhm. O, jeszcze one są jako desant. Śmiesznie. Koniec. Nice. I ogólnie ja pamiętam jak sobie zabierałem to, tylko że i tak koniec końców Niemcy zabierają nam ten teren, więc oddam już im i niech sami zdecydują. Więc tak, w głównej mierze już prawie wszystko mamy zrobione z początku. Mam już odblokowane? Jeszcze nie. Tak. Jeżeli chodzi o dalszą ścieżkę polityczną, no to zrobimy tak jak napisał to, tak, koniec wojny. Oczywiście mamy to, że no, mamy teraz zły czas. Tak jak napisał to widz, że wybiorę tą oto wspaniałą ścieżkę tego? Jeden z chyba z tych, chyba tutaj jest, że Coconut Monk. I tutaj będziemy mieć tego gościa. No, powiem szczerze, tutaj musimy chyba zrobić. Jak to jest? A, jeszcze musimy dokończyć to. Więc powiem tak, no. Gdyby nie to, że mamy to zablokowane, to jest naprawdę okropna wojna. I większość z tych bonusów, które zrobiłem, to wiadomo, że zrobiłem to dzięki temu, że
Miałem to w... no... w tym drzewku, co sobie odblokowałem, więc... to też nie jest tak, że to jest bardzo uczciwe, no ale powiedzcie sobie szczerze, no... ile to było? Ile czterów zrobiliśmy? Z 20? No, tak poniżej 20 zrobiliśmy. Więc to bardzo dużo. Bardzo dużo czasu bez robienia tego. A to by tak naprawdę byśmy zdobywali sobie tutaj ministrów, co nie jest niczym specjalnym. Okej, okay. Na tym kończę, dlatego że w kolejnym odcinku już będziemy wybierać sobie rzeczy. Więc był z wami Trakol. No to cześć.